Państwa. Słuchajcie, teraz mnie nie widzicie, ale głos słyszycie. A miało mnie nie być i to dłuższy czas. Ale wiecie co, sytuacja jest tak dynamiczna, że no nie sposób czegoś nie zrobić. Państwo pytacie się, na Facebooku się też bardzo konkretne pytania zadają ludzie. Właśnie kwestia jest dzisiaj wibracji. Wibracje Schumana i tak dalej. W ogóle wyszło na to, że jak je można rozpoznać. Co okazuje się, niektórzy rozpoznają go tym mrowieniem na całym ciele. Te wibracje po prostu tak działają, że co niektórzy ludzie tak mogą odczuwać, tak jak nasi znajomi. Niektórzy ze znajomych odczuwają te mrowienie w czubku głowy, na całym ciele i tak dalej. Ale po co w ogóle ja się pojawiłem? Ja się pojawiłem, żeby powiedzieć, zrobić następny jakby film informacyjny. Tym razem będziemy się, po prostu postaram się Państwu wytłumaczyć, jak czytać na podstawie tych stron, które Państwo wszystkie, bo już mam po prostu, mam tutaj innego już laptopa, bo mój już trochę przypsuty, dlatego nie mogłem pewne rzeczy linkować, a teraz już zalinkuję wszystko. Po prostu jak to czytać, te maksymalne amplitudy wibracji Schumana. Ja Państwu też dla orientacji, kto by jeszcze powiedzmy sam się wbijał jakby na ten kanał, dam film z zeszłego roku, który mówi o wibracjach, o co tak chodzi i tak dalej. Dzisiaj możemy powiedzieć już po pewnym czasie, bo jest jakiś czas obserwacji tego wszystkiego, zresztą moi znajomi to śledzą, te strony, ponieważ no, akurat ten znajomy właśnie tak reaguje, dlatego on na przykład dzisiaj nam powiedział, słuchaj, zaraz dzisiaj będzie kopnięcie, nie? Ale to jest kopnięcie dla ludzi, to jest bardzo pozytywne, ponieważ to kopnięcie to jest właśnie kopnięcie w hybrydy. To hybrydy dostają szału. Dzisiaj po prostu mieliśmy taką akcję z jedną hybryd na Facebooku. Tam się z tego, ale też powiem, że tutaj też co niektórzy myśleli, żeby jak to pisali w komentarzach, alleluja, powiedzmy, już tam powiedzmy, nie będzie to alleluja, zacierają ręce i tak dalej, zadowoleni, powsze czasy, że już zniknę z tego, już tam nic nie powiem i tak dalej. Ale słuchajcie, jesteście wy widzowie, wy zadajecie pytania, dlatego ten film jest zrobiony dla was. Kto się tym interesuje, to niech wie, że tak właśnie jest, jak za chwilę tu Państwu to podam. A więc teraz musimy przejść. Co to jest? Tutaj w ekranie zobaczycie taką główną, praktycznie to nie jest główna strona, ale to są tak zwane amplitudy rezonansu. I rezonansu Schumana. Oczywiście jest oficjalne wytłumaczenie rezonansu Schumana, ale to jest po prostu lipa. To jest dobra lipa, no bo tak trzeba jakoś to wytłumaczyć i tak dalej. Oprócz rezonansu Schumana jest jeszcze jedno tajemnicze wibracje. Są tajemnicze wibracje. Jeden taki spec od wzmacniaczy na ogrodzeniu z drewna wbite w ziemię zamontował kabel, cieniutki kabelek na tym ogrodzeniu dla zwierząt po prostu i podłączył do wzmacniacza i zauważył, to jest jego takie odkrycie, zauważył, że te wibracje, że są jakieś jeszcze inne rodzaj wibracji w ogóle, który jest nie brany pod uwagę. Że to jest w ogóle, nie wiadomo z czego to wziął, nie powinno mieć miejsca, a jest, nie? On trochę tłumaczył tam te wibracje Schumana, że sobie coś tam obliczyli, tego tam ziemia się szybciej kręci i takie tam, powiedzmy sobie to wyjaśnię. Realnie dwa lata temu ojciec niebiański, ten, który mieszka w kuli, to on swój gigantyczny pałac odpalił i zwiększyły się wibracje z tego 7 czy 6 ileś tam, już tego już nie pamiętam teraz, to były tak zwane wibracje zamknięcia, to było 7 chyba z czym, 7-8, no dobra, niech tak będzie, 7-8 herca, te wibracje zamknięcia na wibracje już powyższe, to są już wibracje otwarcia, czyli krotność tych 7 i 8 bodajże.
To już 2 lata temu było odpalone i to się zwiększa, natomiast te dynamiczne wibracje, to właśnie one są bardzo wyczuwalne przez niektórych ludzi, przez naszego znajomego, który nas dzisiaj ścigał. No i po prostu wyszło to, że pierwszy muszę jemu wytłumaczyć, i mu to wytłumaczyłem i stwierdziłem, że zrobię film i państwu to wytłumaczę, kto by jeszcze się pytał. Z drugiej strony powiem coś takiego, gdyby ktoś się z tym nie zgadzał, bo są tacy zawracacze Wisły kijem w komentarzach, są oni zawracają Wisłę kijem, no są tacy, mniejsza o to, po prostu to proszę się wziąć samemu za robotę, przetłumaczyć sobie te wszystkie strony, linki i tak dalej, pogrzebać w rosyjskojęzycznym internecie, może coś będzie po angielsku i będziecie wytłumaczyć, zrobicie film i wytłumaczycie jak należy, jak się komuś nie podoba. Ale teraz przechodzimy już do meritum. Popatrzmy, co my tutaj mamy. Tu mamy amplitudę i mamy 4 kolory. Biały, żółty, czerwony i zielony. I teraz tak, jak to czytać? Proszę bardzo, mamy tutaj wartość białą, tak? Dobrze? I ona 13, dobrze? U nich już jest 14, tutaj żeby się nie pomylić. U nich jest 14, bo to 7 godzin. Żeby był nasz czas plus minus, to trzeba 7 godzin odjąć. A to znaczy, jak my mamy, załóżmy, 22, to odejmujemy 7 godzin, tak? No to i mamy, którą? 4, to gdzieś mamy 15. O, mniej więcej mam tu. W ten sposób. W ten sposób tak to wygląda. I mamy tutaj, to jest czas. O, tutaj, tu jest czas, a tutaj mamy te wartości. I tutaj są wartości tak zwane graniczne dla częstotliwości białej. I teraz tak, ja jeszcze tutaj specjalnie nie znalazłem, co to znaczy biała, czerwona, zielona, żółta i tak dalej, ale my sobie daliśmy radę inaczej. Po prostu nie znalazłem, nie dlatego, bo oni tego specjalnie nie tłumaczą, oni tylko pokazują wartości. No, takie są wartości i takie są. I teraz tak, dla tej wartości jakiegoś tam zakresu, na przykład mamy w białym, mamy i tak bardzo dużo, bo mamy 62 tutaj, widzimy? 62 dzisiaj? Tak, dzisiaj to było. No dzisiaj jest 13, to jest polski czas. No to dzisiaj było maksymalna wartość 62 herce. I teraz tak, no i teraz idziemy dalej. Ale słuchajcie, tutaj żółte i tutaj było właśnie, bo kolega, kiedy to było to żółte, widzimy, on skacze nam i teraz mamy żółtą skalę tutaj z tej strony, a więc tak, biały wykres, biała skala, tu. Żółty wykres, żółta skala. Czyli wszystko musimy dobrać do kolorystyki. I teraz o to zjeżdża nam, wiecie na ile? To jest gdzieś w granicach 110 Hz. A więc widzimy. I tutaj odpowiednio są czerwone, tak samo czytamy tutaj, gdzie są te czerwone i tak dalej. A więc to jest też pewien jakiś zakres. Czy rodzaj wibracji, o, coś takiego. Ale słuchajcie, to o co chodzi? My poszliśmy to trochę... Zaczęliśmy to czytać trochę od innej strony, od strony praktycznej. Czyli jeżeli kolega mrowi, mrowienie jest i tak dalej, to nie tylko, niektórzy to inaczej sprawdzają, wiecie jak sprawdzają. Na przykład w rodzinie jest hybryda. No i ona dostaje szału, białej gorączki, no to już wiadomo, że wibracje skoczyły, no to dają nam cynk, my patrzymy i odczytujemy, no i się zaczyna, nie? No i to, słuchajcie, to nie pierwsza, jakby, nie pierwsze spostrzeżenie, że ktoś tam w rodzinie widzi hybrydę, albo gdzieś w pracy widzi hybrydę i się zaczyna ostra jazda bez trzymanki, bo już wszyscy wiedzą, że wibracje skoczyły. No, a więc tak, tak to wszystko wygląda. Ja Państwu tutaj co chcę jeszcze raz powiedzieć, czyli jeszcze raz tak gwoli powtórki. Do białego wykresu jest biała skala, proszę bardzo. Ja tylko przypomnę, że tutaj średnia wibracja tych Schumana podwyższonych na 31 marca to było 36 Hz. Tak się Rosjanie przyznają do tego. Ja Państwu też dawałem po rosyjsku te strony, ale mogę ze względu na ten film jeszcze raz wszystko zalinkować, bo już po prostu laptopa mam innego i już wszystko sprawnie chodzi, to Państwu to zalinkuję. Jak co tego, w poprzednim filmie też coś poprawię, bo tam miałem też coś zalinkować, także to wszystko już się dzisiaj jakby wyjaśniło z laptopem. A więc pamiętajmy, właśnie taka jest zasada.
Tu są skale i do każdego koloru patrzymy na skalę. A jak inaczej, patrzymy na hybrydy, jak się zachowują. Także tego... A jeszcze wrócę do tego, który się tak cieszył, że mnie nie ma, nie? W porządku. Kto się czytał? No, ja już nie będę mówić, czy to jest hybryda, bo nie znam, powiedzmy. Ale co jest ciekawego, też chcę Państwu powiedzieć, bo to jest też bardzo ciekawe. Oni wreszcie go już nie będzie. I to alleluja, nie? A wiecie, co to jest alleluja? To jest wysławiajcie Jah. Co to jest Jah? Jah to jest skrótowa forma od słowa Jehowa, czyli to jest diabelskie imię. To jest imię diabła. Jehowa to jest imię diabła, a Jah to jest skrócona forma i znajduje się ona alleluja w Księdze Objawienia, w ostatniej księdze biblijnej. I musiał wychwalić diabła, że mnie nie będzie. No i jeszcze chyba niedoczekanie. Ale dobra, na razie Państwo robią takie stricte informacyjne sprawy, które wychodzą bardzo, jakby wychodzą na bieżąco. I dlatego nagrywam ten film. Dlatego właśnie tak to wygląda i tak to będzie po prostu. Jeżeli coś będzie ważnego, to Państwo, i to uważam, że ważne, bo na Facebooku się pytali o to, domagali się jakiegoś tam informacji na ten temat, no to takie rzeczy informacyjnie to mogę wyjaśnić. Jeszcze raz. Do wszystkich zawracaczy Wisły kijem. Nie ma problemu. Słuchajcie, chcecie to zróbcie po angielsku, tam przeczytajcie sobie tego. Są asy po rosyjsku na internecie? Są. Nie ma bólu. Niech grzebie, niech się wezmą do roboty, zrobią film. Nie ma bólu. Nie ma najlepszego problemu. To tyle Państwu tego. Dzisiaj rzeczywiście jest. Proszę bardzo, ja tutaj Państwu pokażę. Granica 130 jest żółta kreska. Tu jest, tego jest granica 110. Tu jest czas, można sobie policzyć i tak dalej. Ja Państwu każdy, bo to jest tak, widzicie tutaj Państwo? Tu są różne linki. Ja Państwu je wszystkie, przynajmniej te główne, podstawowe, to Państwu zalinkuję, będziecie mieli przynajmniej jakiś obraz. A no, my mamy taki czujnik, taki czujnik naszego znajomego. I chyba jeszcze jest jeden znajomy też, który też odczuwa takie różne mrowienia. Także wystarczy, jak oni reagują, to oni od razu widzą, wchodzą na stronę i sobie sprawdzają, co się dzieje. Oczywiście jest to pewien jakby efekt, że to, co jest tutaj podawane, jest zgodne z prawdą. Ponieważ to ludzie odczuwają, hybrydy też odczuwają i to idzie zweryfikować. Państwo, już nie jedna osoba pisała o tym, że hybrydy, jak hybrydy reagują na wzrost, bo to jest bardzo drastyczny wzrost rezonansu Schumana. To jest bardzo drastyczne po prostu. To są takie wielkości nie byle co. A więc wiadomo reakcja, jaka może być. Nie? Część z hybryd widzimy, a część ich nie widzimy. Nie? No to tak wygląda. Co jeszcze możemy tutaj powiedzieć na zakończenie? Doszedłem do wniosku, bo to jest moja ocena, że te wibracje są odpalane z pałacu, czyli to już mówiłem w zeszłym roku, na wiosnę, odpalane są z pałacu, ale o co chodzi? W nich zawarta jest pewna informacja, to jest taka moja ocena, że ludzie doznają wtedy zrozumienia wielu spraw w różnych dziedzinach. Ponieważ tam jest zawarta informacja pewna i ludzie kojarzą nagle wiele faktów. Ona jest odpowiednio zakodowana i te wibracje właśnie działają na korzyść ludzi, a na pochybel hybrydom. To tyle. Chyba było i tyle chciałem powiedzieć. Gdyby coś znów było ekstra, takiego powiedzmy co, siadam do kamery, nie ma bólu, nagrywam się, także ci od Alleluja to niech sobie idą w swoją stronę, powiedzmy tak, grzecznie. Dziękuję, na razie.